program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla ciebie, kontrowersyjne, ba nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem. Warnes. Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. No, dobra. Dziękuję, że przyjechałeś. Ja? Tak. Tak, próbuję się do ciebie od 2 godzin dobić. Co? Od 2 godzin próbowałem się do ciebie dobić. Nie pij dużo, bo o gardło przeziębisz. Już i tak przeziębione. Co? Przeziębione i tak. O, ale dobre. No co, chciałeś tam powiedzieć coś? A, będziemy dzwonić do tego, do majstra. Dawaj. Zaraz będziesz dzwonić, ale chciałem powiedzieć... Bartek, tam Piotrek mnie już... Piotrze, od Pawła. To dzisiaj zadzwonimy tam. Jakoś. Masz szczęście, że policja tylko była i broniła ciebie. Wiesz co, aby zarobiłeś ode mnie dzisiaj. Tak ostro, jak nie wiem co. Widziałeś, a dlaczego że wiesz, okienice że otwarte? Na ścianie wisi tablica. Krzysztof, a co, to okienicy nie zamknąłeś? Nie, on chciał, on otworzył. A to trzeba zamknąć iść okienicę. Zamknięta okienica. Otwarta. A powiem, może... To iść, zamknąć. Dawaj, chodź, zamkniemy. Bo tam ciemno. Ja pójdę z nimi, bo tam ciemno. Wyszysz. Bierz kluczyk, bo zaraz ci wybiją szybę. Jeszcze. To iść. Gdzie klucz? Klucze nie trzeba, nie trzeba brać, tylko zamek. Kłódeczka jest? Czy tam wisi? Leżała na stole. Leżała i nie ma. O jest. O jest. Jak leżała, to i musi leżeć. Idę po świecę, mu było ciemno. A co to się stało, że otworzył? Nie, cud. Cud? Cud na szkolnej. Pizzy kupiłem, obiad też. O, tu. No i dobrze. Teraz nie płyniemy. Dobrze iść. O, patrz, się zapaliło. Patrz, nie zaczep się. No to dawaj, do przodu. Ale zimno, kurde. Tu będzie ciepłej. Oby, oby. Uważaj. Się zapala. Światełko. Dobrze, dobrze. No to wrzucaj, bo zimno. Dorzuć. Co tam chciałeś powiedzieć? No mówiłeś coś, na czym się nie...
nie podjeżdżaj więcej, Piotrze, z tego powodu, że... Co to jest znowu? Jeśli. Ale. No. No mów, mów dalej. Bo będziesz załatwiony jak trzeba. I powiem, masz szczęście, że ciebie obroniła, twoich kolegów obroniła policja. Masz szczęście. To masz szczęście. Że tylko kamerka ciu, poszła na dół. Aby ta kamerka poszłaby na ziemię. Na płytki chodnikowe. I na polbrym. To tak, że jak nie wiem co. Nałożyłby rękawicy boksierskiej, dostałby w lampę. Tak dostałby, że Juszko by się obleciał i ta broda by z... No kartony palę. I wiesz, ja mam nadzieję, że zakończysz takie wybryki. Mówiłeś się kamerą w telewizji, że ja jestem na swojej posesji. Nie, nie byłeś na swojej posesji. Byłeś pod tym, pod telewizją. Mogłem tam wtedy ciebie... O Jezu, już ty możesz kurwa klocka w kiblu. A nie tam, będziesz tutaj. Halo? Halo? Słucham? No, słychać, panie Krzysztofie. No, witam. No, witam, witam, jak zrobię? Ja, panie Jacek? Nie, nie, nie. Marian. Panie Józef? Marian. Słucham? Halo? Słucham. Mówię pan Marian. No i słucham, panie Marianie. A wszystko po staremu. A, to nie wszystko w porządku. Tak, okej. Okay. No to dobrze, to najważniejsze. No. To słychować. No moje, wszystko po staremu. Po staremu? Tak. A co u ciebie, Marianie, słuchać? Major grzeczny? Jak śpi. Jak zwykle, nie? Dopóki nie śpi. No wiesz, Marianie, jak śpi, to grzeczny. I to jego pan staje. A co ty widział? Wiesz, ja do rozporka nie zaglądam, ale tam jest... Dwa żołędzie. I kije. No. Jak chcesz, żeby z majorem porozmawiać, to na głośniku jest... Dobra, ja tu słyszę. Ja pozdrawiam pana. On mówi, że pozdrawia ciebie. A jak tam majorko Zdrówko? Bo Krzysiu w porządku podobno. Nie, u mnie jest powolutku. Wszystko okej. Okay. No to super, to super. Mam nadzieję, że żadnych głupich wyprowadzeń znowu nie będzie. Nie, już chyba już się skończyły. No. No to dobrze, byle bez kłótni. A może jak ja mówię, coś walnie? Dobra, weź taki głupot nie gadaj. Piętro niżej to już może będzie, wiesz. Piętro niżej to u was to piwnica. Co? Chlebek. Mówię, że piętro niżej to u was piwnica. A. No. Węgiel major wyjął już, czy nie? Co? Jest, ja przyniosłem, rozpaliłem w piecu. Zaczął palić w piecu. Nie będę wam przeszkadzać, to miłego wieczorku wam życzę. Dziękuję bardzo. No, dziękuję. Marianie. Dobra, na razie, bo muszę mieć telefon pilny. No, na razie, trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dobra, to dobranoc. Ale gdzie jedziesz? Samochód naprawić? Postawić, żeby jutro mi naprawili, jutro odbiorę. A rano nie będę mógł postawić, bo rano do pracy. A co jest? Sworzeń wahacza do wymiany. No, sworzeń. No. Prawy, lewy, tylny?
Lewy. Przód. Przód. Dół. To idzie kierunca. Tak jest. A co? Bum, bum, bum? No. Nie zawsze, ale już tak słychać, nie? To trzeba wymienić. Mam kupione, tylko podstawić, jutro zrobi. A że mam na rano do pracy, to rano nie zdążę, także postawię dzisiaj, żeby mieć święty spokój. Pojedziesz do taksówku? Tak, no. Albo... autobusem pojadę. Albo rowerem. O, rowerem. Dasz rower, ten masz rower. No. Pożycz, ja pożyczę. Albo pożycz Lublinka, ja pojadę. No. No. Dobra, dziękuję, do widzenia. A mieliśmy zadzwonić do Mańca. Jutro zadzwonimy. Tak nie, jak... dzisiaj. Dziękuję, dawaj. Do widzenia. Dawaj dzisiaj. 995. 995. 5. Pan Łukasz. Pan? Łukasz. Łukasz. Tak. Od Lublinka. Na głośniczek zrobiłeś? Nie. Nie zrobiłeś. O, teraz masz na głośniczek. Dzień dobry, panie Łukaszu. Dzień dobry. Tu kłania się ten człowiek od Lublinka. Pan Krzysztof. Tak. Witam pana. To co, już przyjdziesz? Jasne. O. O który będziesz? Ale wiesz pan, panie Łukaszu, pan mówił, rano przyjesz. Pan mówił, że rano przyjesz. Ale nie dam rady przyjechać na ósmą. Dobra, nieważne, ale ważne, że przyjedzie, no to wiadomo, ale kawał... Ale na pewno przyjedziesz? No na panie Krzysztofie, rozmawiamy jako ważni ludzie, tak? No. Będę na pewno. Dobra, czekam. Dobra, dobra. Ja może, panie Łukaszu, może zrobimy tak, że ja do pana napiszę SMS-a i żeby pan ze mną się po prostu kontaktował, dobrze? Bo Krzysztof... No jaki pan tam wyśle numer, bo ja szczerze mówiąc, to z technologią też mam problemy i ten telefon mam taki, jaki mam. No. Chodzi mi o to, że Krzysztof często wyłącza telefon, tak? I w razie czego nie będzie z nim kontaktu, a ze mną zawsze można się skontaktować, tak? No bo wie pan, ja mam pan... Skąd, proszę nie mówić skąd, ja wiem doskonale skąd, także wszystko wiem i jestem świadomy, że... Wszystko tam zaplanowane, także będę na pewno. No to fajnie, dobra, to ja za chwilę wyślę SMS-a i to będzie mój numer telefonu i będziemy się kontaktować przez to, ok? Dobra, super. Fajnie, to pozdrawiamy. Również pozdrawiam, panie Łukaszu. Pana i całą pańską rodzinę. I żeby byli zdrowi, szczęśliwi. Major, pozdrowienia masz również. No, ja też pozdrawiam. Pogodni, ja też Major tego pozdrawia. I Jacek pozdrawia. Tak, pozdrawiam. Ja was również pozdrawiam. Dziękujemy. Wszystkie, żeby zdrowie było u was. Żeby nie chorowaliście i tak dalej. Bo najważniejsze zdrowie jest, panie Łukaszu. Oczywiście. Tego samego zdania jestem. No i czekam, panie Łukaszu. No to fajnie, to ja za chwilę wysyłam SMS-a z moim numerem, także... Dobra. Fajnie, dziękujemy. Dobra. No dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. O, widać, w porządku gość. No. No, ja zaraz do niego wyślę. O, od razu wyślę do niego. A skąd on jest? A nie mogę ci tego powiedzieć, bo teraz nagrywam film. Ma kawał drogi ma, no. Dlatego... A poza kamerą powiesz? Tak, poza kamerą ci powiem jak najbardziej, bo to do ciebie przyjeżdża człowiek. Ja zaraz do niego wyślę tu SMS-ka. Że to ja, to ja. No. No. I żeby było wiadomo. Bo ty często wyłączasz telefon, no, bo będzie może dzwonić. Także w sobotę przyjedzie, no. No. No, cieszysz się? Odpalimy w końcu. No i? A dasz się przejechać? Dam. Do przodu, do tyłu. Co? Do przodu, do tyłu. No. A Wojtkowi? Ja... O nie! Nie? Co? Bo on już raz mnie lampę pobił. Pobił lampę? A, ja widziałem, wypada. No to co, że pobił? No bo deszcz. A już padał. Nie ma lamp takich. Deszcz padał i nie było widać, tak? No właśnie. Wycieraczek nie włączyłeś. No. No. I za wąsko było. A poza tym ślisko. No, na podórku. W poślizg spadł.
Na podwórku. Na podwórku, w pośpiech spadł. No to co? Po 50 i ja mówię, jedziemy. Po 50. On mówi, daj mi się. Ja mówię, nie Wojciech, nie, bo kolejne zrobisz. Słup, o Jezu. Nie, daj. Dał, ja jemu siadł, łączył. Blach, w prawą stronę podjechał. Pum. To jednak nie wózek widłowy, Wojtek, co? Jednak nie. Nie. Trochę inaczej. Dobra. No, kończymy tam, już dzisiaj. Łyczku, tam tylko wilek widłowy, tak. Do przodu i do tyłu. Nie, naprawdę deszcz padł, kurwa. Ulewa wtedy była. No. Ale Lublin pod dachem. Teraz tak. A wtedy nie był pod dachem? Co? A wtedy nie był pod dachem? A ja wjeżdżałem. A, wjeżdżałeś z bramy, tak? Tak. Nie. A o, tu. Ja wyjechałem jeszcze Lublinem, nie Lublinem, ale Opel. Wypadku nie zrobiłem. No nie. Miałem bordowy Lublin, Opel, wyjechałem na ulicę, nie? Ja chciałem ją Gustynowi dalej, ale było bardzo chłodnie, było jak? On mówi, ty, daj tu kawałek podjadę. Ja mówię, nie Wojtek, nie dam, bo mnie lampę pobierz. Daj, ja głupi dam. Tak. Ja mówię, ty, ale... No tak musiało być. Weź no, na sprzęgło, tu. Weź jedynkę. Ja mu pokazałem na cukło. Depnąłem jak... trochę, kurwa, i wiesz, suszył, kurwa, i wiesz. On leciał, to jest... Obszurował się całe te kierownice, całe te ciężkie kierownice, w Lublinie, całe te wszystko, kurwa. I nie zahamowałem, kurwa. Wyrwało kierownicę tobie, tak? Co? Wyrwało kierownicę i pojechałeś w prawo, tak? Dobrze, ta wiata się nie zapadła. No. Kurwa. Oby było. I tak. Jedzie, kieruje. Pum. Ja mówię, wyłącz. On wyłączył kluczyka, nie? Patrzę, co on zrobił. Lampy nie ma, prawej. Ona tylko wypadła z zaczasków. Ona cała. Nie. Nie? Pobił. Pobita? Szkło pobił. Ale ja wiedziałem, gdzie dostać. A uratka tam nie ma? Co? Uratka. Nie ma? Nie ma. To w internecie trzeba poszukać. Nie, jest tu taki firma, że mają Lublin jeszcze. A. Rozbierają, mają. Już nie pobita. Zrobiona. I ja zajechałem już do tego człowieka. To pobita jest? Bo ja wymieniłem. To jest razem ze mną wymieniałeś. No to trzeba... Bo razem jeździliśmy. No to trzeba dać się przejechać Wojtkowi. No już zrobią. No. Jeszcze raz. I jedno i drugi pobije. Teraz jest miejsce, to można w ścianę je pier. No? No. Tak. Rozwalić ścianę i okno wybić mnie. No to drugie się wstawi, masz, stoi tam. Właśnie. Ten na pokoiku. No. Dobra, kończymy. Nie, no, jeszcze. Pozdrawiamy pana Łukasza i czekamy na niego. I wiesz, Dobra, bo musi... Dobra, bo ja muszę jechać już. Tak. Już czeka na mnie. Zaraz. Z prawą stronę. No mówię, Wojciech, zatrzymaj się. Wyjąłem, tylko bez szkła już, całą lampę pojechałem. No co tu? Przywiozłem, założyłem. Jedna tylko lampa. Pełna lampy. Dobra, dziękuję, bo już muszę jechać. Do widzenia, dobranoc. Dziękuję za... Bitcoina. Bitcoina. Pozdrawiamy. O, na spółkę. O, tu teraz jest na kanale, na spółkę. Tak. To dzielimy się. Nie spółka. A jak nie, to ja daję na żółwkę. To ten wykręć. Zamek wykręć. Pół zamka wykryć. Dobra, na razie. A może wykryć.